czasach, gdy absolwenci uczelni co roku zasilają szeregi bezrobotnych, wydawać by się mogło, że pracodawcy powinni czekać z założonymi rękami na chętnych do pracy. A jednak nie. Przedstawiciele polskich i zagranicznych firm tłumnie stawili się na targi. Szukamy handlowców, szukamy informatyków, programistów. Czy nasza firma zajmuje się przekładaniem języka bankowego w starym systemie na nowy system pracujący właśnie w systemie komputerowym? My poszukujemy ludzi nawet, którzy jeszcze nie ukończyli studiów. Na pół etatu, czy powiedzmy nawet nie na etat, na umowę zlecenie, którzy są zainteresowani w jakimś szkoleniu. Może być na wakacje, a nawet chętnie na wakacje. Jest to test IQ, czyli sprawdzający inteligencję, zdolności, pewną umiejętność analizowania pewnych rzeczy, posługiwanie się liczbami, cyframi. Zawsze potrzebujemy dużo ludzi do sprzedaży, ale do każdego działu w tej chwili są ludzie potrzebni. Potrzebujemy ludzi z językiem angielskim. Jeżeli o dział marketingu, to potrzeba również no pewno, no i w dziale finansowym też, znajomość obsługi komputerów. Jeżeli chodzi o dział marketingu, prawo jazdy, ponieważ jest to związane również z poruszaniem się po kraju. Uważamy, że potrzeba jest postawienie na ludzi, którzy są w stanie się nauczyć wszystkiego w miarę w krótkim czasie. Wszyscy chcieliby w przyszłości pracować w znanych zachodnich firmach. W polskich stoiskach luźno, mało kontrahentów z tej i z tamtej strony. Może to dobrze. Mitem okazał się pogląd, że Polacy boją się zagranicznych inwestorów. Czy można liczyć na zapał i udział młodzieży w przeobrażaniu Polski, jeżeli nawet Ministerstwo Prywatyzacji oferuje płace dużo niższe niż przeciętna spółka zajmująca się handlem napojami lub papierosami? Przez całe życie odnosiłem się z dużą sympatią do Polski i do Polaków. Wiem o Katyniu. Znam też wiele innych faktów i dlatego rozumiem nastroje niechęci wobec Rosji. Na kilka dni przed swoją śmiercią powiedział to Andrzej Sacharow. To jego ostatnia wypowiedź skierowana do Polaków. Stowarzyszenie Memoriał, którego był współzałożycielem, pokazuje dziś Polsce inną twarz Rosji. W kwietniu przedstawiciele Memoriału spotkali się z Polakami, by pomóc im poznać los bliskich, których pochłonęło imperium. Nam już nie wolno było do Polski wrócić. A ja iskala fotografii polskich dzieci, które przywoziłam z Indii do Włoch. Znalazłam dwie osoby, ale bez imion. Ojca i brata, którzy byli w rozwieczu, szukam ciągle wiadomości z jakichkolwiek. Na północy, tak. No to nie wszyscy przetrzymali. Ja byłam w obozie, bo ja byłam osądzona i miałam katorgę w Europie. Mamusia siedziała w Nagrad 5 lat. Oni po prostu chcieli nas wynarodowić już. Ja mam stamtąd te gramotasy z tymi osławionymi draniami, zbrodniarzami, Leninem i Stalinem. Chyba zmarła tam 19-letnia dziewczyna z głodu. To nazwisko jest bez imienia, więc ze znakiem zapytania. Po ponad 40 latach izolacji Polska otworzyła się na świat. Przez samo tylko lotnisko na Okęciu przebija się rocznie ponad 2 miliony osób. Rampa Torontoaza. Górnik 10. Górnik. Górnik, proszę wysłać ekipę kontrolną na samolot do Toronto plus pies służbowy. Tak, rozumiem, wysyłam. Otwarcie na świat niesie ze sobą zagrożenia, które jeszcze wczoraj wydawały się obce i egzotyczne, takie jak przemyt narkotyków czy groźba zamachów terrorystycznych. W tej dziedzinie niezastąpionym środkiem zaradczym jest pies. Ten odwieczny przyjaciel człowieka występuje dziś w roli wroga przestępców.
Po odpowiedniej tresurze potrafi wykryć schowane w bagażu narkotyki i materiały wybuchowe. Jak widać, produkty ewolucji naturalnej wciąż jeszcze okazują się najdoskonalsze. Wąchaj, szukaj. Tak, dobrze. Do nogi. Niektórzy próbują przemycać nie narkotyki czy materiały wybuchowe, lecz siebie. W tym brytyjskim paszporcie fałszerstwo polega na wymianie fotografii przez oderwanie folii oryginalnej zabezpieczającej zdjęcie i naklejenie nowej. Zupełnie podrobiony paszport Republiki Kostaryka, robiony na wzór oryginalnego paszportu. To jest podrobiona całkowicie amerykańska wiza. Właściciel tego paszportu zapłacił za tę wizę $5000. Jest to dokument wydawany przez Światową Organizację Pokoju, którą może otrzymać każdy obywatel naszego globu, ale nie jest on uprawniony przy użyciu tego dokumentu do podróży po świecie. W zeszłym roku Straż Graniczna wykryła 150 takich sfałszowanych wiz i paszportów. Ponad 1000 osób nie wpuszczono do Polski. Służby graniczne zwalczają też przemyt dewiz, dzieł sztuki, antyków. Tylko w roku 1991 wartość skonfiskowanej kontrabandy przekroczyła 3 miliardy złotych. Zatrzymaliśmy w czasie kontroli bezpieczeństwa, uznając, że mogą stanowić zagrożenie w komunikacji lotniczej. A to jest 145 gramów haszyszu, który został zatrzymany przez nas w ostatnich dniach. Spotykają się dwa razy w tygodniu w świetlicy zajezdni autobusowej. Wielu z nich to pracownicy i emeryci MZK. Są też ludzie innych zawodów. Ich pasją jest śpiewanie. Może to dziwić w czasach, gdy wszystko przelicza się na złotówki, gdy zakłady pracy pozbywają się domów, czasowych przychodni i żłobków, zaś jedynym motorem działania staje się robienie pieniędzy. Członkowie chóru Surma, który od 70 lat działa w Warszawie przy miejskich zakładach komunikacyjnych, nie dają za wygraną i nie zamierzają poddać się nowym realiom. Nie dla sławy śpiewają i nie dla pieniędzy. Szczęśliwym trafem kierownictwo przedsiębiorstwa rozumie, że nie samym chlebem i w miarę skromnych środków wspiera swoich śpiewaków. Tylko te trzy spółgłoski, żeby o miękkie było śliczne. Uwaga, delikatnie zaczynam, oddech. Na dzisiejszej próbie chór śpiewa pieśń pasyjną.
czasach, gdy absolwenci uczelni co roku zasilają szeregi bezrobotnych, wydawać by się mogło, że pracodawcy powinni czekać z założonymi rękami na chętnych do pracy. A jednak nie. Przedstawiciele polskich i zagranicznych firm tłumnie stawili się na targi. Szukamy handlowców, szukamy informatyków, programistów. Czy nasza firma zajmuje się przekładaniem języka bankowego w starym systemie na nowy system pracujący właśnie w systemie komputerowym? My poszukujemy ludzi nawet, którzy jeszcze nie ukończyli studiów, na pół etatu, czy powiedzmy nawet nie na etat, na umowę zlecenie, którzy są zainteresowani w jakimś szkoleniu. Może być na wakacje, a nawet chętnie na wakacje. Jest to test IQ, czyli sprawdzający inteligencję, zdolności, pewną umiejętność analizowania pewnych rzeczy, posługiwanie się liczbami, cyframi. Zawsze potrzebujemy dużo ludzi do sprzedaży, ale do każdego działu w tej chwili są ludzie potrzebni. Potrzebujemy ludzi z językiem angielskim. Jeżeli o dział marketingu, to potrzeba również no pewno, no i w dziale finansowym też, znajomość obsługi komputerów. Jeżeli chodzi o dział marketingu, prawo jazdy, ponieważ jest to związane również z poruszaniem się po kraju. Uważamy, że potrzeba jest postawienie na ludzi, którzy są w stanie się nauczyć wszystkiego w miarę w krótkim czasie. Wszyscy chcieliby w przyszłości pracować w znanych zachodnich firmach. W polskich stoiskach luźno, mało kontrahentów z tej i z tamtej strony. Może to dobrze. Mitem okazał się pogląd, że Polacy boją się zagranicznych inwestorów. Czy można liczyć na zapał i udział młodzieży w przeobrażaniu Polski, jeżeli nawet Ministerstwo Prywatyzacji oferuje płace dużo niższe niż przeciętna spółka zajmująca się handlem napojami lub papierosami? Przez całe życie odnosiłem się z dużą sympatią do Polski i do Polaków. Wiem o Katyniu. Znam też wiele innych faktów i dlatego rozumiem nastroje niechęci wobec Rosji. Na kilka dni przed swoją śmiercią powiedział to Andrzej Sacharow. To jego ostatnia wypowiedź skierowana do Polaków. Stowarzyszenie Memoriał, którego był współzałożycielem, pokazuje dziś Polsce inną twarz Rosji. W kwietniu przedstawiciele Memoriału spotkali się z Polakami, by pomóc im poznać los bliskich, których pochłonęło imperium. Nam już nie wolno było do Polski wrócić. A ja iskala fotografii polskich dzieci, które przywoziłam z Indii do Włoch. Znalazłam dwie osoby, ale bez imion. A ojca i brata, którzy byli w rozwieczu, szukam ciągle wiadomości z jakichkolwiek. Na północy, tak. No, nie wszyscy przetrzymali. Ja byłam w obozie, bo ja byłam osądzona i miałam katorgę w rodzinie. Mamusia siedziała w Nagrad 5 lat. Oni po prostu chcieli nas wynarodowić już. Ja mam stamtąd te gramotasy z tymi osławionymi draniami, zbrodniarzami, Leninem i Stalinem. Zmarła tam 19-letnia dziewczyna z głodu.